Nie byłby to mój vlog, gdybym nie zaczęła od śniadania. Dzisiaj mam komosę ugotowaną z mlekiem owsianym, z daktylami, z cynamonem, do tego mus jabłkowy. Pozwolę sobie tutaj nawet zbliżyć, bo mam na górze mus jabłkowy, który przed chwilą zrobiłam z jabłek z mojego ogródka z Łodzi, z cynamonem. Do tego też masło migdałowe, migdały, konopia i mam też herbatkę. To jest rooibos czekoladowy z jagodami i do tego dosypałam troszeczkę proszku Energy z Cosmic Pantry. Nie wiem, co się ze mną dzieje, bo w ostatnich dniach jem kolację o godzinie 9, ale też może późno wstałam. Także mam tutaj kotleta z pasztetu, zrobiłam znowu hummus, sałatkę i kaszę jaglaną z groszkiem i z podsmażoną cebulką. Hej kochani, jest wtorek, więc wypadałoby się w końcu do Was odezwać. Postaram się nie nazwać tego filmu Dalsza nauka do sesji, chociaż od poniedziałku do czwartku taki jest jednak motyw przewodni mojego życia. Słuchajcie, ostatni egzamin, teraz w czwartek marketing, uczę się od wczoraj, uczyłam się dzisiaj, byłam teraz w szkole wydrukować eseje, także już jestem powoli pozamykana, ale generalnie motywem tego odcinka, tego tygodnia jest to, że to jest mój ostatni dzień w Berlinie, wyprowadzam się z Berlina i zarazem jest to ostatni weekly vlog, ale o tym jeszcze pomówię do Was. Teraz dzisiaj robię sobie jedzonko, uczę się cały dzień, idę na jogę, wracam, żeby już odpocząć. Jutro nagrywam, uczę się. W czwartek mam egzamin, w piątek przyjeżdża moja mama, więc będzie w tym tygodniu trochę refleksji, trochę wytłumaczę, dlaczego to taki pożegnalny vlog. Trochę fajnego jedzenia i no mówię, ostatnie widoki Berlina. Muszę nieskromnie przyznać, że zrobiłam śniadanie marzeń, rozmroziłam mój ostatni kawałek brownie. Słuchajcie, mam tutaj masło migdałowe, dojrzałego banana, cynamon, konopię, prażoną grykę, płatki kokosa i jeszcze trochę owoców leśnych. No po prostu marzenie. Joga odwołana, Karolina nauczona. I takie widoki. W imię idei prokrastynacja jest rzeczą ludzką. Wczoraj zamiast się uczyć stworzyłam takie oto cudo i to jest, powiem Wam, może 1/3 tego, co zrobiłam, więc to będzie na dzisiaj. To jest modyfikacja mojego cudownego przepisu i muszę to powiedzieć nieskromnie, przepisu na curry, macie link w opisie, najlepsze curry, które zawsze wychodzi, ma trzy podstawowe składniki, czyli jakiś strączek, jakiś rodzaj kaszy oraz jakiś rodzaj ziemniaka lub też skrobi. Tutaj w mojej wersji nie ma, a jeszcze zielenina. W mojej wersji nie ma skrobi, za to są grzyby, jest tofu. Pachnie przecudnie, po prostu każdy, kto nie lubi skomplikowanych przepisów, jest jednogarnkowy od początku. Żadnego podsmażania, dodawania, po prostu się robi w trymiga. Ja już nie mogę doczekać, aż go dzisiaj zjem. A tak wygląda gotowy obiad z odrobiną ryżu i podprażonymi nerkowcami. Oczywiście wszystko jedzone pałeczkami. Słuchajcie, po raz pierwszy zrobiłam to na takim speedzie, że może zjem ciepłe. Cześć kochani, zrobiło mi się strasznie smutno, bo zrobiłam moje curry, które tak zachwalałam. Zrobiłam coś bardzo głupiego. Stwierdziłam, że jest niedoprawione, więc zaczęłam dorzucać przypraw, sosów, przypraw i schrzaniłam. Zrobiłam tak ohydną rzecz, że na samą myśl o tym jedzeniu jest mi słabo. Nienawidzę wyrzucać jedzenia, ale wyszło fatalnie. Czy wy to widzicie? Kochani, żeby nadrobić moją stypę po chili, zrobiłam pancake'i. Pokażę Wam zaraz z bliska. Dajcie znać, kto z Was je pancake'i rozłożone, a nie na kupie. Uważam, że jeżeli jemy na kupie, jest dla mnie za szybko i nie są aż tak dobre, bo fajne są też te polewy. W każdym razie tutaj mamy totalnie improwizowany przepis z mąką kokosową, nasionami chia i bananem i do tego takie same dodatki jak wczoraj do moich tostów z brownie, także masło migdałowe, banany, mam też jeżyny, konopie, cynamon i zabieram się do jedzenia. Dobra kochani, cześć sąsiedzi,
W zeszłym tygodniu nawaliłam, miałam wam powiedzieć o moich egzaminach, sesjach. Oczywiście tego nie zrobiłam, bo ja często tak mam niestety, że gadam jedno, a potem się okazuje, że... No. W każdym razie, mam nadzieję, że jestem ostra. Chciałam powiedzieć, że mam łącznie w tej sesji 3 egzaminy. 2 już miałam, wygrałam ostatnim i miałam 3 zaliczenia semestralne w postaci esejów. I jutro te 3 eseje składam. Zresztą właśnie to wleciał komar. Zresztą przeżywajcie razem ze mną mój wysiłek pisania esejów. Także za chwilę w ogóle zadzwoni mi alarm, ponieważ robię ciastka na kolację. Takie są plusy mieszkania samemu, możecie jeść na kolację ciastka. Także będzie za sekundę naprawdę. Pójdę je wyjąć i wrócę do was. Słuchajcie, szok, 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 robię znowu ciastka gryczane, ale dzisiaj je przerobiłam i dałam pół na pół trójkosowego i pasty daktylowej, którą zrobiłam sama. Oraz dorzuciłam więcej wody i do tego mąki kokosowej, żeby były bardziej chrupiące, bo kiedyś dałam trochę mąki kokosowej, to zadziałało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz widzę, że pieką się inaczej i mam nieco inną konsystencję i strukturę. Więc nie wiem, czy nie muszę je przez to dłużej, ich przez to dłużej piec. No ale zaraz wam pokażę, tak myślę. Albo znowu powiem, że wam pokażę, albo nie pokażę. W każdym razie miałam w trakcie semestru różne mini prezentacje zaliczeniowe. Większość przedmiotów jest podzielona także z pół na pół. Prezentacja egzamin, albo prezentacja esej, także tak u mnie też było. Są ludzie, którzy mają po 6 egzaminów, ja miałam akurat jeden egzamin, a mam łącznie przedmiotów. W ogóle ile miałam przedmiotów? To jest pytanie. Przedmiotów miałam 6, również 6. I z tego miałam 2 egzaminy językowe, niemiecki i hiszpański. Oraz teraz mam marketing, mój jedyny po niemiecku egzamin, oprócz niemieckiego. Także jutro już jest mój ostatni dzień, jutro potem idę świętować z Łukaszem, jutro mogę oddychać, mogę myśleć o czymkolwiek innym. W piątek przyjeżdża moja mama, będę miała weekend z mamą, także będziecie z nami. I to jest ostatni vlog z Berlina. Nie zrobiłam przewodnika jedyniowego w Berlinie, ponieważ się nie wyrobiłam. Ale przyjadę i zrobię na pewno w najbliższym czasie, także możecie się spodziewać, że będzie. A jeżeli szukacie inspiracji jedzeniowych, zapraszam na moje highlights na stories na Instagramie, małpa Karolina Smańska. Pod Vegan Berlin macie wszystkie moje ulubione miejsca, raczej wszystkie miejsca, w których byłam, ale można sobie mniej więcej zobaczyć, co mi się bardziej podobało. Też na zdjęciach jest zawsze jakiś opis, jeżeli dodawałam oficjalne zdjęcia. W każdym razie ja oczywiście wolę sobie do was gadać, aniżeli się uczyć, ale teraz robię sobie ciastka, ciastka one sobie stygły, a ja będę się uczyła na jutrzejszy egzamin. Chyba nie będę wam to ciasto po raz tysięczny pokazywać, więc jutro po egzaminie się melduję. Trzymajcie za mnie kciuki! Myślicie, że kolorowe chrupki pomogą na egzaminie? Trzymajcie kciuki! I to jest chyba najgorsze światło na ziemi, jest okropne, a to znowu Łukasz. Cześć! A my idziemy do Berlin Burrito Company na meksykańską szamę i jest tak strasznie pochmurno i brzydko, że aż muszę się wyłączyć. Od tego robienia zdjęć prawie bym zapomniała, słuchajcie, burrito bowl z wszystkimi możliwymi ryżowo, fasolowo, awokado, tofu dodatkami. Jestem w niebie. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że się nie poddaję, więc zrobiłam ciastka z ciecierzycy. Z czekoladą, z masłem orzechowym, z masłem migdałowym i tahini. Trzymajcie kciuki. Wszystkim, którzy mają dość ujęć z okna, mogę powiedzieć, że to już ostatnie ujęcia z okna, jakie zobaczycie. Jest czwartek, zostało mi 3 dni, będzie ze mną mama, będziemy zwiedzać, pokażę wam miasto. I już nie będę marudzić, że piszę, bo jestem po egzaminach. I słuchajcie, jestem wykończona, boli mnie głowa. Miałam spać finalnie, jakoś mi nie wyszło, zaczęłam robić te ciastka. Ale teraz chyba się zdrzemnę, obejrzę coś i jak wszyscy idą na drinki, ja idę spać. Trzymajcie kciuki, żeby nie smakowały jak hummus, bo już widzę, że źle zblendowałam. Po pierwsze, są pycha. Po drugie, mój blender zrobił z tego naprawdę hummus, bo nie do końca to zblendowałam. Po trzecie, nie ufałam temu, że są tak mięciutkie i wyjęłam je dużo za późno, więc są pewnie trochę przypieczone, ale bałam się po prostu, że znowu mnie wyjęłam tak jak wczoraj, ale są właśnie chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, także ja odpoczywam po egzaminie, oglądam serial i jem ciastka, jak zawsze. Dzień dobry, witam w moim syfie. Pakuję się, moi drodzy, sprzęty, książki, wszystko, trochę tutaj już jest pusto. Jestem totalnie zaspana, wyspałam się porządnie po egzaminie. Jest godzina, nie wiem która, jakaś 11. Moja mama jest w drodze tutaj.
mam do spakowania całe życie. Nie mam jeszcze walizek, moja mama je przywiezie. I będzie fun! Może wam pokażę jakiś progres, ale za bardzo nie widzę sensu robienia takich klipów, jak przyspieszam, jak sprzątam. I to jest chyba mega nudne. Chyba, że coś pogadam do was, ale też jest znowu ciemno. Ja chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to widać, ale mam jakieś zapalenie dziąsła i zrobiła mi się tutaj straszna rana. Obudziłam się w nocy i po prostu w ciemku szukałam jednego ibupromu, który miałam. Bo to strasznie bolało, nie chcę tego pokazywać, ale teraz wtedy widać, jak się uśmiecham. Jest to strasznie, strasznie, strasznie okropne. Przepraszam, że to o tym truję. Nie chcę tego pokazać, bo jest obrzydliwe, co mi się tutaj stało. Więc cieszę się, że pojutrze wracam do Polski, bo idę do lekarza, bo to wygląda dramatycznie i to boli w cholerę. Pierdoła Karolina wszystko rozlała, ale generalnie poegzaminacyjne śniadanko, czyli ciastka i toniko czekolada od Cosmic Pantry. Jestem już z moją kochaną mamą, której wam oczywiście nie pokażę. Która się do mnie teraz uśmiecha. Patrz, mam rozpiętą torbę, że mnie ktoś nie okradł. Ale tutaj jest bardzo pięknie, bo postanowiłam obrać inną drogę, bo Unter den Linden bez urazy, ale jest straszna. Więc tutaj mamy takie piękne widoczki. Tam mamy stację Friedrichstrasse i prawdopodobnie jest to ostatni raz, kiedy jesteśmy w tych rejonach. A my idziemy tam do Pho Noodle Bar na wietnamską szamę. A my jesteśmy okropne, ale po prostu właśnie gadałyśmy o tym, że nie wiem po co były cztery słomki. Znowu zrobiłam błąd, powinnam była powiedzieć, że prosimy bez słomek. To trzeba mówić przed podaniem, no ale och, tak to bywa. Kochani, przed mój Bao Burger, pierwszy raz w życiu. Pampuch z tofu. A tutaj mamy nasze Sucking Sucks Zero Waste i nie używamy tych. I o Boże, chciałam ci pokazać, ale nie, tak blisko. Karolinka domówiła frytki, bo ten burger był śmiesznie mały, zgadzacie się? Zgadzacie się. Siadłyśmy po drugich końcach, wygląda jakbyśmy siadły po dwóch końcach tego. Nie lubimy się. No, taki mamy wieczór. Wieczór. Popołudnie. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam ten budynek w jakimś vlogu, że jest taki przepiękny. Okazuje się, że to jest szpital, więc witamy w Niemczech, moi drodzy. Kochani, jestem spełniona życiowo, a jeszcze bardziej z tym widokiem. Najlepsze wieczory z mamą. To wieczory z mamą i z katedrą. Jesteśmy w wegańskim niebie. Kochani, spełnia się moje marzenie. Jesteśmy na podobno superburgerach Attila Hartmann. Moja mama takie minę, jakby właśnie zadła życie. Więc mamy dwa burgery, mamy frytki z chili sin carne i guacamole. No to po prostu to jest niesamowite, że minęło mamy. Frytki z chili sin carne i guacamole. A mama, burza, jak to się nazywa? Pesto, tak? Do szpinaku. Szpinakowy krem i burak. Mam tzatzikowego greckiego. I tak to wygląda. Jeszcze nie jadłyśmy, ale jest super. Chciałam powiedzieć, moi drodzy, że wygląda to bardzo realistycznie. Jest przepyszne. Nie powiem, żeby to było najlepsze światło, bo ona była goła. Bo tak jak w każdym razie obie stwierdzamy, że to były najlepsze. Czy to były najlepsze wegańskie burgery, jakie jadłaś? Też tak stwierdzam. Najlepsze pod każdym względem. Po prostu najbardziej mięsny sam burger w sobie. Przepyszne dodatki, przepyszna bułka, przepyszne sosy. Wszystkie składniki są w ogóle bio. I dobre ceny, bo ten cały burger kosztował 6,90 i spokojnie się można tym najeść. Te frytki kosztowały 5,50, to były fryty z chili, z guacamole, więc jak na nas dwie, zapłacić 20 euro za tą wyżerkę, uważam, że naprawdę spoko. O, tu jest moja mama, dokładnie tu, ale jej nie pokażę. Mamo, mamo. Dzień drugi z serii Bożaki Tłum. Jesteśmy znowu nad rzeką, jest pięknie. No właśnie, jabłko z czekadełka. Mamusia ma minestronę. Najlepsze we włoskich knajpach jest to, moi drodzy, że jest czekadełko, czyli przepyszne oliwki oraz ciabatka. Jesteśmy... Boże, fatalne jest to światło. Zawsze jak tak mówię, to ludzie mówią, że to nieprawda, ale to jaka jest prawda. Jesteśmy we włoskiej knajpie i po prostu dzisiaj słuchaliśmy włoskiej muzyki, pijąc wino i nabrała mnie ochota na włoską restaurację. W sumie w Łodzi nie ma żadnej takiej włoskiej wegańskiej. I tylko ta oliwa ma pizza, ale mi tam nie smakuje. Ale przyszliśmy tutaj po prawdziwe smaki wspomnień z poprzednich wakacji.
Zapraszamy. I przyszło, drodzy Państwo, danie główne, czyli gigantyczna pizza z warzywami dla mnie oraz fasolka szparagowa z czosnkiem i oliwą też dla mnie. A mama nie je, żartowałam. Generalnie chciałyśmy dobrze, chciałyśmy włosko, ale było mocne 2 na 10, więc nawet wam nie powiem, jak się nazywało to miejsce. Włoskie jedzenie tylko we Włoszech, ewentualnie w wegańskich najmniej. Wiecie, co wam powiem? Mama zrobiła mi zdjęcie, więc mam dobry humor, mimo że mi nie smakowało jedzenie. Nie żartuję, mi smakowało, mamie nie smakowało, więc tylko kupiłam je lemoniadę. A mamy teraz przepiękny widok, idziemy oglądać zachód słońca i to jest... O mamo! To jest nasz ostatni wieczór w Berlinie, kiedy tu mieszkam. Bo się wzruszę. Moi drodzy, dzień dobry. To ostatnie nagranie w oknie dla wszystkich, którzy mają dosyć już tego kadru i tych poroży w tle. To koniec. To koniec. Także żegnam się z wami z Berlina. Za mną, wokół mnie opróżnione mieszkanie. Jedziemy do Łodzi i już mnie nie będę nic nagrywała, także dziękuję wam za wspólnie spędzony czas w Berlinie i do zobaczenia w Polsce. Już się pożegnałam, ale kto dotrwał, napiszcie mi w komentarzu, kochaliśmy Berlin, ok? Bo teraz wychodzę oficjalnie, idź mamuniu. Ja już wyjdę, wychodzę ostatni raz moimi drzwiami. Tutaj wchodziłam przez tyle miesięcy, mieszkałam w tym budynku, teraz mogę to zdradzić. A teraz wracam do Łodzi. Aaaa!